Witajcie moi kochani! Jeśli jesteście ciekawi, jak zrobić taką fajną, narożną kanapę, koniecznie zostańcie ze mną, a podpowiem Wam, jak to zrobić. Dajcie mi kciuka do góry oraz zasubskrybujcie mnie, jeśli trafiliście na mój kanał pierwszy raz. Nie zapomnijcie o dzwoneczku. Pozdrawiam Was serdecznie i pa pa! Do zrobienia tej kanapy przygotowałam sobie kilka kartoników. A dlaczego tyle? Zaraz Wam pokażę. Jak zauważyliście, każda grupa kartoników ma inne wymiary. Ja sobie tutaj wszystko opisałam. Wytnijcie podobne na długość i szerokość kartoniki, jak ja, jeśli chcecie taką samą na wielkość kanapę, którą zaraz będę robić. Każdy rodzaj kartonika będzie pełnił inną funkcję i dlatego różnią się od siebie wymiarami. W sumie nie tylko wymiarami, ale też w niektórych przypadkach kształtem. Słuchajcie, ja robiłam kanapę dla pet shopów, ale może macie większe zabawki, którym przydałaby się taka kanapa. Śmiało możecie robić także większe wymiary. Teraz moi drodzy, pokażę Wam, po co jest tyle kartoników. Na przykład te największe, po złożeniu ich tak jeden na drugi, stworzą nam jedną część kanapy narożnej. Będzie to dłuższa część. Natomiast te mniejsze kartoniki będą mniejszą częścią tej kanapy i je też należy tak samo złożyć. Te mniejsze kwadraciki będą pusiami na kanapę. A te z zaokrąglonymi brzegami to wiadomo, to są oparcia. I teraz tak kochani, na 4 spośród 5 kartoników jest przyklejona taśma dwustronna. Ta warstwa ochronna, która jest na tej taśmie, nie jest jeszcze odklejona, ale zaraz ją odkleję. W ten sposób skleję te kartoniki ze sobą. Zrobiłam tak samo z drugą, mniejszą częścią kanapy i w ten sposób mam zrobione podstawowe elementy siedzenia. Przykleję tą część do filca. Mam taki kawałek tutaj, wybrałam kolor żółty, bo bardzo mi się spodobał, jest taki ładny i promienny. Następnie w ten sposób obkleiłam do tego siedzenia ten filc, jednak brzegi są za długie i coś trzeba z tym zrobić. Z tej strony przycięłam brzeszki w ten sposób, spójrzcie. Na dole nie ma nic, tutaj te boki mogę zakleić w ten sposób, a górny kawałek zakleję na dół. Obkleiłam też filcem drugą, tą mniejszą część siedzenia kanapy, tym żółtym filcem. Trzeba je jedynie skleić ze sobą, oczywiście klejem na gorąco, żeby się trzymały. Należy uważać, żeby równo je skleić. Tutaj natomiast mam oparcia kanapy. Z jednej strony są obklejone filcem, a z drugiej papierem kolorowym koloru żółtego, bo nie starczyło mi już filcu. Też je przyklejam klejem na gorąco, żeby nie odleciały od kanapy. W sumie kanapa jest gotowa, ale brakuje jej ozdób i poduszeczek. Pusie na kanapę robiłam w ten sposób, że do kartoników przeznaczonych do nich nakleiłam z jednej i z drugiej strony filc. Te nieestetyczne szpary, gdzie widać bok kartonika, zakryję takimi kryształkami. Według mnie fajnie to wygląda. Tymi kamyczkami również wykończyłam brzegi kanapy. Spójrzcie tylko. Teraz tylko położę poduszeczki na tą kanapę i już wszystko będzie gotowe. Cześć, co robicie? Oglądamy serial. O, bardzo chętnie się przyłączę. Siadaj, jest jeszcze jedno miejsce. Okej, dzięki.